mam na imię Kasia, witam Was na kanale Psi Głos. Dzisiejszy odcinek poświęcimy długim smyczom. Po co to, na co, czy w ogóle komukolwiek jest to potrzebne? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w tym odcinku, zapraszam. Może zaczniemy od takiej podstawy, pokażę Wam w ogóle, czym jest taka smycz, chociaż nie ma to absolutnie nic skomplikowanego. Dawniej właściwie takie smycze za bardzo nie występowały i po prostu były linki treningowe, no natomiast funkcja jest ta sama. Linka treningowa różni się po prostu tym, że ma formę sznurka. Tu mamy zwykłą taśmę, więc jest to najzwyklejsza smycz. Tutaj po jednej stronie oczywiście mamy rączkę, chociaż też są dostępne na rynku długie smycze, które tej rączki nie mają. Ich nie polecam, chyba że potrzebujecie do jakichś sportów, psich aktywności takich specyficznych typu tropienie, to tam rzeczywiście nie używa się smyczy z rączką. Natomiast do takiego codziennego użytku, a o takim będziemy dzisiaj mówić, jak najbardziej polecam, żeby smycz normalnie miała rączkę. No i dalej mamy po prostu 5 metrów taśmy i normalnie zakończone to wszystko karabinczykiem, więc jest to najnormalniejsza tak naprawdę smycz, po prostu jest ona długa. Dla mnie długa smycz to taka, która ma minimum 5 metrów. 3-metrowa, 4-metrowa to raczej bym uznawała za krótkie smycze, 5-metrowa i potem można iść daleko w górę. No to właśnie o takich smyczach będziemy dzisiaj mówić. Z tym, że od razu Wam powiem, że 5-metrowa smycz, 5, 6, 7-metrowa to są takie najwygodniejsze długości. 10-metrowa i już w górę bywają trudne do ogarnięcia, ale o trzymaniu smyczy, jak sobie z tym wszystkim poradzić, jeszcze do tego dojdziemy. Ale właśnie taka informacja na początek, jeżeli przymierzacie się do zakupu pierwszej tego typu smyczy, to polecam właśnie raczej długości między 5 a 7 metrów. Są najwygodniejsze, szczególnie dla początkujących. Na po co komu taka smycz? Słuchajcie, tak naprawdę jedyną taką, taką główną aktywnością psa w ciągu dnia jest spacer, też spacery. Więc według mnie te spacery powinny być dla psa jak najbardziej fajne, jak najbardziej komfortowe. Powinniśmy dbać, aby pies mógł w trakcie tych spacerów spełnić swoje potrzeby. No i właśnie długa smycz bardzo to wspiera. Zastanówmy się, jak to wygląda w drugą stronę. W momencie, kiedy pies jest na krótkiej smyczy, dwumetrowej, półtorametrowej, czy w ogóle jeszcze krótszej, no to po pierwsze, co się dzieje? Pies musi ciągle bez przerwy pilnować tempa swojego opiekuna, tak? No nie pozwalamy, żeby pies naciągał tą smycz, pilnujemy luźnej smyczy, więc pies bez przerwy musi dopasowywać swoje tempo marszu do tempa marszu opiekuna, gdzie naturalnie dla ogromnej większości psów nasze tempo jest dużo wolniejsze niż ich naturalne. No chyba, że macie mikropsa, psa chorego albo starszego, no to oczywiście może wtedy z tym tempem jakby jesteście na równi. Natomiast w większości przypadków pies ma dużo szybsze tempo marszu niż nasze. Więc pierwszy minus jest taki, że w momencie, kiedy wyprowadzamy psa na krótkiej smyczy, no to on bez przerwy, wiecie, jest taki hamowany, musi ciągle pilnować tempa marszu swojego opiekuna i jest to po prostu na dłuższą metę frustrujące, denerwujące. Kolejna rzecz, na krótkiej smyczy pies musi iść tam, gdzie tak naprawdę opiekun, więc to jest takie uzależnienie psa od siebie. Ja bardzo tego nie lubię. Wiecie, że bardzo dużo mówię o zdrowej relacji z opiekunem, o bezpiecznym typie przywiązania psa do nas i tutaj chodzi o to, żeby zarówno opiekun mógł spełniać swoje potrzeby, jak i pies, żeby ta relacja była taka wyważona. W momencie, kiedy jakby ciągle psu coś narzucamy, trzymamy go wiecznie na smyczy, na krótkiej smyczy, każemy mu chodzić w naszym tempie, no to to jest niezdrowe i uzależniamy psa od siebie, to nie jest zdrowa relacja. Według mnie powinniśmy jak najbardziej dbać o taką samodzielność psa, o to, żeby budować jego pewność siebie, żeby pies mógł spełniać swoje potrzeby i to jest trochę, może nie niemożliwe, ale bardzo ograniczone na krótkiej smyczy. Bo w momencie, kiedy pies ma krótką smycz, dwumetrową czy półtorametrową, no to on ciągle musi iść tam, gdzie opiekun. Pies wtedy nie może sobie zejść 3, 4, 5 metrów na bok i powąchać sobie jakiegoś krzaczka, poeksplorować troszkę samodzielnie otoczenie, tylko ciągle jest przywiązany tak naprawdę do nogi opiekuna. Natomiast na takiej smyczy właśnie dajemy psu możliwość takiego, pies ma taki ciekawszy spacer, on może właśnie poznawać otoczenie,
bardziej eksplorować, więcej węszyć. No i to jakby jest no, esencja spaceru. Pies właśnie to powinien robić na spacerze. Nie bez przerwy pilnować naszego tempa i nie czekać bez przerwy na nasze komendy, tylko spełniać swoje potrzeby, węszyć, sprawdzać sobie różne rzeczy. To jest dla psa normalne, naturalne i powinniśmy to psu zapewnić. Więc właśnie na długiej smyczy to jest możliwe, bo w momencie, kiedy idziemy sobie chodnikiem i jakby rozumiem, że nie chcecie schodzić za psami na trawniki, żeby sobie powąchały każdy krzaczek. Natomiast właśnie w momencie, kiedy mamy taką długą smycz, to wy jesteście na wygodnym, suchym chodniku, a pies ma na przykład te 5 metrów swobody i może sobie dojść do krzaczka, drzewka, czy to tam potrzebuje i sobie obwąchać. I taka prosta zmiana. Zmiana smyczy na dłuższą niezmiernie zwiększa komfort spacerów psa i przez to pies te spacery ma ciekawsze dla siebie. Są one bardziej stymulujące, ale tak pozytywnie. Stymulujące na zasadzie, że pies więcej węszy, więcej właśnie eksploruje otoczenie, więc jest rozruszana trochę głowa. Też ta potrzeba ruchu jest bardziej spełniona, bo właśnie pies ma no, większą swobodę. Może kawałek sobie może podbiec, może mieć czasami szybsze tempo, więc nie jest tak bardzo ograniczony jak na krótkiej smyczy. I dzięki temu pies no, spacery ma bardziej komfortowe, fajniejsze, więc tutaj plus 100 po prostu do dobrostanu. Natomiast to, co też jest ważne dla opiekunów, to pies potem po takim spacerze no jest po prostu spokojny w domu, bo właśnie miał możliwość węszenia, chodzenia sobie od krzaczka do krzaczka, miał większą swobodę ruchu, więc ten spacer był bardziej atrakcyjny dla psa i pies zamiast iść przy nodze opiekuna, pilnować tego tempa, co właśnie jest frustrujące, denerwujące, no to mógł właśnie się troszeczkę wyluzować, spełnić swoje potrzeby, więc potem w domu po prostu jest spokojniejsze. Już wiele osób do mnie pisało z podziękowaniem, że podrzuciłam pomysł właśnie przerzucenia się na dłuższą smycz z psem i właśnie mnóstwo osób pisało, że spacery są zupełnie inne i pies też się zupełnie inaczej zachowuje w domu, więc jeżeli nie macie takiej smyczy, nigdy nie próbowaliście, to naprawdę polecam. Więc taka smycz może być do użytku codziennego, ale można ją też jak najbardziej zastosować w takich bardziej sytuacjach treningowych. To jakie smycze polecam, jakich sama używam, to Wam powiem na koniec odcinka, też znajdziecie wszystkie informacje w opisie filmu. No i właśnie teraz przejdźmy do tego, do tych sytuacji treningowych. W jakich sytuacjach takich szkoleniowych może się przydać tego typu smycz? Taka najważniejsza sytuacja treningowa, w której przydaje się dłuższa smycz, to jest nauka przywołania. Bo zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy uczymy psa jakiejś komendy, czy to siad, czy przywołanie, czy jakieś inne komendy, no to bardzo ważne jest, żeby bardzo stopniowo podnosić poprzeczkę. Nie można od psa wymagać, że w momencie, kiedy on wykonuje super, w 100% przywołanie w domu, to on od razu wykona je, kiedy będzie luzem biegał na dworze. No jakby ten przeskok jest za duży, więc takim etapem pośrednim między pracą w domu, a pracą, kiedy pies zupełnie biega luzem, właśnie są ćwiczenia na długiej lince. Bo zobaczcie, co się dzieje, kiedy pies biega luzem i prosimy go o wykonanie komendy, on jej jeszcze nie wykonuje, bo na przykład, no jeszcze wystarczająco dobrze tego nie przećwiczyliśmy, no to w momencie, kiedy pies zupełnie biega luzem i to ta komenda przywołania no nie wyszła, no to oprócz tego, że pies nie posłuchał, to też prawdopodobnie pies gdzieś poszedł sobie w swoim kierunku, zajął się swoimi sprawami, więc nie dość, że uczy się, że tak nie za bardzo musi wykonywać tą komendę, to też może wtedy robić coś innego i zająć się swoimi sprawami. Natomiast w momencie, kiedy ćwiczymy na lince, to właśnie odcinamy te inne możliwości, czyli przywołujemy sobie psa i nawet jeżeli on jeszcze nie zareaguje, oczywiście pamiętajcie, że jeżeli pies w danej sytuacji nie reaguje na przywołanie, to musicie na razie przećwiczyć etap łatwiejszy, coś prostszego, żeby pies reagował i potem stopniowo podnosić poprzeczkę. Natomiast w momencie, kiedy na długiej smyczy pies nie zareaguje na przywołanie, no to jakby no trudno, zastanawiamy się, co możemy poprawić w treningu i ćwiczymy sobie jeszcze jakieś łatwiejsze rzeczy. Natomiast no przytrzymujemy tą linkę i pies po prostu zostaje zahamowany i on nie może już sobie iść i robić tam swoich rzeczy, tylko odcinamy mu tą możliwość. Więc jedyne co, to po prostu pies nie posłuchał komendy, natomiast nie miał możliwości samemu nagrodzenia się w jakiś inny sposób, pójścia za jakimś zapachem, czy nie wiem, nie mógł pobiec do swojego
swoich jakichś tam psich kumpli, to mu zahamowaliśmy, więc to nieposłuchanie jakby tej komendy, olanie tej komendy nie było nagrodzone w żaden sposób, tak? Nie było potem pobiegnięcia do psiego kumpla na przykład, czy pobiegnięcia do jakiegoś kosza na śmieci z jakimiś resztkami. Ta możliwość była odcięta po prostu przez to, że mamy psa na smyczy. Taka długa smycz to jest trochę namiastka biegania luzem, ale jednak mamy psa pod kontrolą, no bo też można ćwiczyć przywołanie na krótkiej smyczy, na takiej dwumetrowej, ale to jest no zupełnie inny kontekst niż pełne takie bieganie luzem. Jednak dłuższa linka no jest bardziej zbliżoną sytuacją do zupełnego biegania luzem. Więc praca na długiej lince, przywołanie na długiej lince jest etapem, który jest tak naprawdę ostatnim etapem przed już uczeniem psa przywołania, kiedy biega on zupełnie luzem. I ten etap no, jest bardzo ważny i bez linki naprawdę ciężko jest to zrobić. Kiedy nie pracujemy na lince, na długiej smyczy, przeskoki między etapami w nauce przywołania są po prostu zbyt duże. Kolejny aspekt taki treningowy to jest nauka chodzenia na luźnej smyczy. Zwróćcie uwagę, że im krótsza jest smycz, tym pies bardziej musi pilnować tempa naszego chodu, więc tą smycz trudniej jest utrzymać luźną. Więc jeżeli mamy psa, który jest bardzo energiczny albo ma już wyrobione nawyki ciągnięcia na smyczy, to zawsze zaczynamy od pracy na długiej smyczy, nawet dłuższej niż 5 metrów, żeby potem stopniowo uczyć psa chodzenia na krótszych smyczach, ale zawsze zaczynamy od tego, żeby trochę ułatwić psu zadanie, żeby pies miał momenty, które my możemy nagrodzić, które możemy wzmocnić, bo jeżeli będziemy ćwiczyć z psem bardzo energicznym, który ma już silne nawyki ciągnięcia na smyczy, na krótkiej smyczy, to on praktycznie, wiecie, nie będzie miał możliwości, żeby zaprezentować to zachowanie, które my chcemy wzmacniać. Więc zawsze w treningu psa czy terapii psa musimy tak manewrować sytuacją, żeby pies był w stanie zaprezentować zachowania, które my chcemy w przyszłości obserwować jak najczęściej. Więc jeżeli mamy psa, który ma silny nawyk ciągnięcia na smyczy, no to zaczynamy pracę na bardzo długiej tej smyczy, czy tam długiej lince treningowej, właśnie po to, żeby były te momenty, kiedy ta smycz będzie luźna i będziemy mogli to nagrodzić. No i potem jakby pracujemy sobie dobre nawyki na długiej smyczy, czyli na takiej, na której pies ma możliwość właśnie wykazać zachowania, które chcemy nagrodzić, to wtedy stopniowo pracujemy w coraz trudniejszych warunkach, tak? Podnosimy poprzeczkę i wymagamy od psa chodzenia na luźnej smyczy, na coraz krótszej tej smyczy. Ale i tak docelowo nie chodziłabym z psami na smyczach krótszych niż 3-metrowe. No i kolejny aspekt to jest komunikacja. Krótkie smycze bardzo zaburzają tą komunikację, natomiast długa smycz daje psu dużo większą swobodę. Im bardziej swobodnie czuje się pies, tym lepiej się komunikuje, więc długa smycz bardzo wspiera po prostu komunikowanie się psów. Prosty przykład. Mamy dwóch opiekunów, każdy ma szczeniaczka, jeden wyprowadza szczeniaczka na krótkiej smyczy 2-metrowej, drugi na 5-metrowej czy nawet dłuższej. No i pierwszy opiekun, czyli ten z krótką smyczą, wychodzi na spacer, no i oczywiście jak to szczeniaczek jest na spacerze, no to wszyscy go muszą zaczepiać, więc sąsiadka zaczepia tego opiekuna, zaczepia szczeniaczka, chce do niego podejść, no i co, ten pies jest, wiecie, bardzo blisko opiekuna, sąsiadka powiedzmy, tak, ta osoba, która chce pogłaskać psa, po prostu się zaczyna do niego zbliżać, no i pies no nie za bardzo ma właściwie co zrobić. No w przypadku szczeniąt zazwyczaj wtedy wystąpią zachowania związane ze strategią flirtu, czyli taka próba uspokojenia sytuacji, może być pokazywanie brzucha, albo też zupełnie może to pójść w stronę lęku, pies może się na przykład posiusiać pod siebie, albo też, jeżeli mamy szczeniaczka już troszkę starszego, albo taki, który już wielokrotnie był w takich sytuacjach, może nam taki szczeniak przejść do agresji, bo jest postawiony pod ścianą, tak? Inne opcje zostały odcięte właśnie przez to, że pies jest tak krótko trzymany. Natomiast drugi opiekun jest ze swoim psem na smyczy 5-metrowej, spotykacie sąsiadkę, sąsiadka się pyta, czy może pogłaskać szczeniaka i od razu, albo bez pytania nawet, wyciąga ręce do szczeniaka. No i jeżeli szczeniak ma do dyspozycji 5 metrów smyczy, to on prawdopodobnie po prostu wycofa się gdzieś, zejdzie trochę na bok i wtedy Wam się zapali czerwona lampka, że hej, może niekoniecznie pozwalanie ludziom schylania się do Waszego szczeniaka na spacerach jest dla niego komfortowe. Więc po pierwsze, Wy szybciej zauważycie, jakie sytuacje
sytuacje są ok dla waszego szczeniaka, jakie nie, jakie sytuacje są dla niego spokojne, jakie wywołują stres, będziecie wiedzieli, nad czym pracować. Po drugie, szczeniak właśnie ma inne opcje niż posikanie się pod siebie, czy niż zachowanie agresywne, co jest super. No i generalnie najgorsze, co można zrobić, to w takich sytuacjach skrócić swojego psa jakby do minimum, tak bardzo krótko trzymać swojego psiaka i on wtedy nie może nawet zrobić kroku w bok, czy chociaż troszeczkę się wycofać, czy schować za naszymi nogami, no to wtedy no naprawdę nie zostawiamy mu innego wyboru niż zachowanie agresywne. I tu też mówię o dorosłych psach. Pamiętajcie, im bardziej swobodnie czuje się pies, tym lepiej się skomunikuje, tym lepiej się zachowa. Więc jak najbardziej taką długą smycz polecam też szczeniaczkom. No to teraz kilka informacji, jak posługiwać się taką smyczą. Słuchajcie, powinniście trzymać smycz w ten sposób, żeby ona nie szurgała się po ziemi. I już mówię dlaczego. W momencie, kiedy, nie wiem, coś się stanie, na przykład kot wybiegnie Wam zza rogu i macie 10-metrową smycz puszczoną gdzieś tam luzem, ona się ciągnie po ziemi i pies akurat jest przy Was, to on będzie mógł wyciągnąć jakby te pełne 10 metrów, rozpędzić się na tych 10 metrach, no i co? Wy trzymacie tylko końcówkę, więc nagle nastąpi szarpnięcie i to po prostu jest niebezpieczne, szczególnie jeżeli pies jest na obroże. Pamiętajcie, że jeżeli wyprowadzamy psa na długiej smyczy, to tą długą smycz przypinamy do szelek, właśnie żeby nie nastąpiło takie szarpanie tutaj za szyję. W momencie, kiedy byście trzymali tą smycz tak, że byście mieli ją nawiniętą na rękę, jakby zapas tej smyczy byłaby nawinięta na rękę, no i tutaj pozostała część luźno sobie wisi gdzieś tam nad psem, ale nic się nie szurga na ziemi, no to nawet jak pies zobaczy tam właśnie jakiegoś kota czy wiewiórkę, no to nie rozpędzi się, tak, bo wy po prostu nie puścicie dalej kolejnych metrów smyczy psu, tylko macie ten zapas na ręce, no nie będziecie go w takiej sytuacji rozwijać, więc pies nie będzie miał w ogóle okazji, żeby się rozpędzić i właśnie, żeby dochodziło do takich niebezpiecznych sytuacji, jak właśnie wtedy, gdy pies może tak szarpnąć po rozpędzeniu się na kilku metrach. Czyli manewrujemy smyczą tak, że w momencie, kiedy pies na przykład idziemy z psem na chodniku i pies sobie chce zejść na bok, to mu rozwijamy kolejne metry smyczy, a kiedy pies się zbliża do nas, no to sobie nawijamy na rękę jakby zapas smyczy i zostawiamy psu tyle, żeby on czuł się luźny, ale żeby nic nie szurgało się po ziemi. W przypadku małych psów nie ma większego znaczenia tak naprawdę, w jaki sposób sobie nawijacie ten zapas smyczy na rękę. Natomiast przy psach większych, już takich od, myślę, 10 kilo, warto by było dbać o prawidłowe zawijanie sobie tej jakby tego zapasu smyczy na rękę. Przy psach właśnie, tak myślę, od 10 kilo powinniście sobie nawijać smycz w ten sposób, aby na ręce, w której trzymacie zapas smyczy, tworzyły Wam się takie pętle w kształcie ósemek. Czyli nie owijamy sobie smyczy wokół ręki, bo w momencie, kiedy właśnie na przykład pies nam za czymś wystrzeli, za jakimś kotem czy wiewiórką, czy nam nagle wyskoczy za psa, który wyszedł zza rogu, to w momencie, kiedy sobie nawijacie taką długą smycz na rękę, kiedy pies Was szarpnie, może Wam po prostu złamać tutaj palce albo kości śródręcza, bo ostatnia pętla, którą nawinęliście na rękę, w momencie, kiedy pies szarpnie, ona Wam się zaciśnie, no i jeżeli macie silnego psa, to po prostu może Wam tutaj pies uszkodzić dłoń. Natomiast jeżeli nawijacie sobie pętlę, to w razie czego najwyżej taka jedna pętla czy dwie, zanim zdążycie zareagować drugą ręką, spadną Wam z tej ręki, w której trzymacie zapas smyczy, i nic się nikomu nie stanie, więc to jest bezpieczniejsza opcja. Więc tak jak mówię, przy małych psach to nie ma takiego dużego znaczenia, bo nawet jeżeli mały pies szarpnie za taką smycz, no to ta siła nie będzie zbyt duża, która Wam tutaj się przeniesie na dłoń, w której trzymacie te pętle. Natomiast przy psach średnich, większych, energicznych, silnych, no to takie zawijanie sobie pętli na ręku może nie być do końca bezpieczne. No i na koniec, jakie smycze? Ja polecam, jakich używam. Słuchajcie, takie długie smycze, najtańsze, to są po prostu takie materiałowe smycze, tylko niestety, szczególnie teraz na okres taki jesienno-zimowy, one się średnio sprawdzają, bo niech Wam tylko wpadnie w kałużę taka smycz, ona zaraz się oblepi błotem, będzie mokra, będziecie mieć mokre ręce, będzie Wam zimno, to jest bardzo nieprzyjemne. Wiem, co mówię, bo przechodziłam przez takie smycze i zupełnie nam się komfort spacerów poprawił, kiedy zaczęłam spacerować z Nelą na tej smyczy. To jest smycz z firmy Macadox, smycz z materiału Hexaline. Jak widzicie, ona ma taki tutaj wzór plastra miodu, więc
więc nie ślizga się w rękach. W przeciwieństwie do takich zupełnie gładkich smyczy, ten Hexaline materiał charakteryzuje się tym, że właśnie ma takie tutaj wyżłobienia, więc lepiej tak jakby trzyma się w ręku. No i to jest materiał, który nie nasiąka wodą, nie chłonie brudu, więc nawet jeżeli taka smycz gdzieś tam wpadnie w wodę, to ona po chwili po prostu wyschnie i nic się dalej nie dzieje, tak? Ona nie nasiąka, więc wysycha bardzo szybko, łatwo jest ją utrzymać w czystości. Jak gdzieś tam Wam się zabłoci, wystarczy przepukać prysznicem, zostawić do wyschnięcia i ta smycz jest jak nowa. Zobaczcie, ta smycz ma już, wiecie co, chyba ze 2 lata i ona teraz wcale nie jest po myciu. Ja dzisiaj z Nelą normalnie byłam na tej smyczy na spacerze i jej nie myłam, nie płukałam, nic się nie działo, więc to jest świeżo wyjęta z szafki Neli smycz, nic nie było przygotowane przed tym odcinkiem i zobaczcie, że ona wygląda jak nowa, więc te smyczy są naprawdę świetne. Z Macadox mam współpracę, więc możecie skorzystać z kodu rabatowego, z kodem PSIGLOS macie rabat na cały koszyk, zarówno na te smycze, jak i na obroże i inne produkty ze sklepu Macadox. Niedawno kręciłam Wam odcinek o szelkach z kudła T-Art i tam też mówiłam, że to nie są tanie rzeczy, ale tak naprawdę jest to inwestycja na lata. To są rzeczy bardzo dobrej jakości i podobnie jest z tymi smyczami. Nie kupicie ich za 10 zł. Trzeba troszeczkę więcej zainwestować. Natomiast no, jak widzicie, z tą smyczą nic się nie dzieje, więc to znowu jest taka rzecz, za którą trzeba troszkę więcej zapłacić, ale jest dobrej jakości i będzie Wam się po prostu sprawdzać no latami. Więc polecam Wam te smyczki, szczególnie te z materiału Hexaline, ale ogólnie jestem ogromną zwolenniczką prowadzenia psa na długiej smyczy. No dobrze, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że wszystko było jasne, klarowne i że zachęciłam Was do właśnie spacerowania z psem na dłuższych smyczach. Dzięki za dziś i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa!